Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry 3. Moi mili, zakupiłam sobie łuk, tak więc będzie wesoło. Ja bym chciała tutaj sprawdzić sobie sklep, bo bym chciała towary konsumpcyjne zakupić, wiecie? Chciałam sobie lekarstwa zakupić dwa, bo nie mam składników akurat, więc sobie zakupię po prostu dwa lekarstewka. I tyle. Dobra, wychodzimy stąd. Tak patrzyłam na mapę, że w pobliżu tutaj masztu radiowego jest cholera jasna punkt łowiecki, jeśli chodzi o kozice, więc się tam w tym momencie udamy i sobie populujemy właśnie narzeczone kozice. Przepraszam bardzo, swędzi mnie dłoń, więc musiałam właśnie puścić na chwilę i się podrapać. Przy okazji jest tutaj zielony liść, to sobie zbiorę w gruncie rzeczy. Jest tutaj też zadanie ze zrzutem zasobów, ale póki co to sobie zostawimy i pójdziemy właśnie zapolować na kozy. Jakby to dziwnie nie brzmiało. Tak więc... Chociaż w sumie... Oj... Wiecie, co by się przydało, moi mili? Przydałoby się do polowania generalnie. Jest bardzo przydatna ta cała mikstura, wiecie, instynkt łowcy, czy jak to się tam nazywa. Jest naprawdę bardzo przydatna do wszelkich polowań. To, co się robi z tego całego liścia bursztynowego. Dobra, polujemy na kozice w takim razie. Fajnie by było się na jakąś natknąć. Ta tutaj, kurka wodna. Grozi zleceniem ze skarpy, że tak to ujmę. A tam posterunki chyba widać w tle. Jezus Maria, jaka kurczę melodia przytłaczająca troszeczkę. Trochę bardzo nawet. Co się dzieje, że taka melodia się włącza? Przecież nie ma tu wrogów. Ja może tutaj podziałam tutaj z kamerą włączoną. Bo jeśli jakiś kozioł tutaj będzie, to szczerze przyznam, że prędzej mi właśnie ta kamera oznaczy niż cokolwiek w gruncie rzeczy. Halo? Czy są jakieś kozły może? Co tam jeździ? Aha. O! Kozioł! Mówiłam, że prędzej mi kamera oznaczy niż ja sama zobaczę. Kurde, Bela, kolejny. Piknie? Dobra, nie. Atonujemy sobie strzał. Tam też widziałam koziołki, matołki. Też więc oprawiamy zwierza. Skóra koźlęca, fajnie. Prosty kołczan, możemy to wytworzyć. Super, że możemy to wytworzyć, bo... Co ja? No ja to raczej nie. Okej, okay, kolejny koziołek, matołek. Nie opłaca się. Tam widziałam kolejnego koziołka, matołka, to sobie oznaczę. Hamów. Co tam? Okej. Idziemy sobie powolutku. Co tam? Do tego nie mam prostego strzału. Szkoda. Gdzie jest ten koziołek? Kurde bela. Mam nadzieję, że nie zgubię kozła. O, tu jest kozioł, dobra. Koziołek. Mój. Skóra koźlęca, bla bla bla. Przy okazji tutaj sobie zbierzemy... O, prosta torba na granaty. Dobra, w takim razie jest jeszcze kolejny koziołek tutaj. No i fajnie, padł był. Ja sobie w sumie podbiegnę już do niego. Ten kawałek, który mam. Przy okazji od razu podnosimy ze sobą strzały, co jest fajne. Ostatecznie. Bursztynowy liść. Widzę go. Oj. Kurde bela, lecz się. Dobrze, chamie.
I tak to się właśnie robi, moi mili. Jak się nie ma amunicji. Że tak to ujmę, jest ups jedno wielkie. Ale sobie człowiek radzi, nie? Dobra, panie, ja chcę ciebie przeszukać. Więc pokaż kurku, co masz w środku, że tak to ujmę. Jakieś naszyjniki. Tutaj ciebie już przeszukałam wcześniej chyba. Tutaj sobie przeszukamy ciałka. I tak, jeszcze ciebie, kolego, przeszukamy. A ktoś chyba jedzie w moją stronę, więc fajnie by było się zdesantować. Mówiąc wprost. Ile was tu? Czy więcej was tu Mateńka nie miała? Czekaj. Z dwóch kolejnych, naprawdę. I jeszcze was więcej tutaj. Łuk to jest jakieś takie... taka broń. Personalnie się fajnie czuję. Jezus Maria! Ilu was tu? Oj! Kurna raz! Aj, masakra. Przepraszam bardzo, czy ja mam moje koźlęce skóry? Tak na przykład? Kołczany? Nie mam. God damn it! Ohoho, ile koziołków, ile koziołków! Ile psów! O, jednocześnie, ała! Obronię cię, kozio... O Jezus Maria. No to mi nieźle idzie. Z bronieniem koziołków. Nie ma mnie. Bardzo przepraszam, nie ma mnie. Po prostu mnie cholera nie ma. Goddammit. Dobra, pewnie się odsunął. Trochę mocno. Tutaj, o! Kozły! Dobra. Weźmiemy sobie rododendron w takim razie, zbierzemy. Ogniotrwałość. Fajnie, nie ma co. Dobra. Pójdę zabrać strzałę, dopóki wiem, gdzie mi przepadła, że tak to ujmę. Mniej więcej przynajmniej. Koza. Dobra, kistem. O, świnia. Nieźle. Oprawię sobie zwierza. Wobec tego skóra. Co tam się wydarzyło, na Boga? Ogień! Co wy nie powiecie? Cześć, koziołek. Papa, koziołek. Irytujący ludzie tutaj są normalnie. Dobra, w sumie od razu sobie wykonam przedmiot, jakim jest prosty kołczan. Skoro mogę, tak więc skóra koźlęca, wzmocniony kołczan. Skóra tapira. No spoko. Tam jest jeszcze koziołek jeden. A w sumie fajnie by było go ogarnąć. Wyszło. Dobra, przeszukuj ciało. A to ja takie dźwięki wydaję, dobra. Takie, wiecie, metalowe. Typowo, zakładam przynajmniej. Dobra, jest jeszcze tutaj typ. Ja go też przeszukam, rzecz jasna. I tutaj obok mnie zaraz jest koziołek matołek, więc fajnie by było go też upolować. Przy okazji, sorry wielkie, ale mam cały czas cholera jasna wrażenie, że ktoś po mnie łazi. Ja nienawidzę tego wrażenia. Po prostu nienawidzę, ja muszę od razu się oglądać, czy faktycznie nic po mnie nie lezie, bo to jest po prostu paskudne uczucie. Świnia!
Też świnia, co nie? Dobra, tam pojedynczo będę. Jest tak dojmy polować. Tak, skóra świńska. Tam są jeszcze w ogóle psy. Spoko. Nie czekajcie, psia skóra by mi się przydała w sumie. Kurna raz. No cóż, bywa. Oprawmy sobie zwierzę. Dobra. Fajnie, mamy to. Nie ma jak skóry psów. Okay. Gdzieś tutaj były moje strzały. Nie mam pojęcia gdzie. Szczerze przyznam. Gdzie jest w ogóle ten pies, którego upolowałam, że mam szczęście, że te ciałka się świecą zawsze delikatnie, więc chociaż tyle. O! Skóra jej. Jelenie! Nie. Wpierw może ja znajdę tego psa, że to, żem go upolowała, cholera. Bo tak trochę... No, jestem zdolna w zakresie gubienia tych zwierząt, które, na które poluję. To trochę tak się nie udało, mam wrażenie. Może tutaj dalej? Nope. Są tutaj jakieś jelonki, czy kiwie, co? No gdzieś na tym wzgórzu był, ewidentnie. Może właśnie to z trochę wyższej pozycji, zobaczę. No kurde, Bela, no nie znajdę tego psa, którego upolowałam. Wściekłego, chama jednego. Piesku, o tutaj jesteś, cześć! Dobra. Gdzie w ogóle ten jeleń sobie biega? Tutaj jest. No i fajnie. Zawsze coś. Tak więc poproszę jelenia. No i fajnie. Prosta torba na rakiety. Zawsze coś. Po prostu opłaca się i tyle robić. Nawet tego typu rzeczy, wiecie. Dobra, coś tutaj mamy nowego. Bursztyn. Bursztynowy liść. Dzień dobry. Pojemniki. Król. Fajnie. Wiecie, co by mi się przydało zrobić w gruncie rzeczy? Pozbierać się całe bursztynowe liście. To by było fajnie zrobić. Ajajaj, nie suwaj się. W ogóle tutaj wcześniej psy ubiły świnie, więc w sumie sobie może skorzystam z tego, z tej sprawy. A, bo tutaj są piraci ze swoimi samochodami. Dlatego mnie tak zauważali. To w takim razie taktyczne odwróżę, tak to ujmę. Dobra, jest kolejny... Nie, to jest jeleń. Dobra, szanić. Co tutaj mamy jeszcze? Czy ja czegoś nie pozbierałam? Nie, to po prostu jest gdzie coś innego, gdzieś indziej. Jezus Maria, czy więcej was mantynka nie miała? No ludzie, no. Ciekawe, czy pies dogoni tego jelenia. Nie! Taktyczny odwrót. Time. Sporo żółtych liści. Znaczy, aż tyle. O Jezu! Nie chcę wiedzieć. Państwo drogie, ja po prostu nie chcę wiedzieć. Sobie pozbieram listki, pozbieram sobie skarby. Okej. Jak się uda, to jeszcze kuczyna poluje na tego jelenia i psa. I sobie idę, no. Gdzie on, gdzie je wywiało? Czy ja w ogóle jeszcze je mam oznaczone?
czy po prostu spierniczyły i się zdezintegrowały. Chyba się zdezintegrowały, chcąc nie chcąc. O, patrzcie, most! Przejdę sobie nim. Nie wiem dlaczego, ale lubię przechodzić przez mosty. Dobra, moi mili, w takim razie... Jezus Maria, jak ja daleko zawędrowałam od tego masztu radiowego. Tak, ale o co mi chodziło, co chciałam powiedzieć, to to, że się wrócimy do Amanaki w tym momencie. Odbyć szybką podróż poproszę. Chciałam zobaczyć, co ja mogę wytworzyć w tym momencie. Polowanie, walka, lecznicze. Weź, wytwórz lekarstwo, jedno. Spoko. Kabury mogę wytworzyć. Skóra koźlęca. Poproszę. Wzmocniona kabura. Skóra jelenia. No proszę. Ironia. Mogę torbę na rakiety wytworzyć. No to poproszę. Tutaj skóra dingo. Skóra koźlęca. Torba na uzbrojenie. Ale mogę w tym momencie właśnie mieć drugą broń, bo sobie wytworzyłam kaburę. Więc fajnie by było coś wyposażyć. Ja muszę przyznać, że ja strasznie zawsze lubiłam karabin snajperski mieć w wyposażeniu. Więc fajnie by było, użyj sobie kurka wodna tutaj. Dostosuj. Aha, brak sprzętu dla tej broni. Nie no, fajnie. Czyli by się opłacał najbardziej ten karabinek. No dobra. To ja w sumie może zmienię sobie to, z czego korzystam, bo to mi się za chwilę nie przyda w takim razie. Skoro ja nie mogę sobie tego... dostosować. Wyposażony w najnowsze modyfikacje. A, bo to ma tłumik. A, bo to jest podkręcona wersja tego. Boże. Ale to wtedy co to ma wyposażone? Nie wiem. Obrażenie większe zadaje ruchliwość, jest lepsza i celność. O. Dobra, fajnie. Spoko. To sobie zobaczymy, jak nie mam. Tak. I ja bym w sumie wam od razu pokazała ten cały, tą całą misję zrzutu zasobów. Od co? Bo skoro już mamy, to by było fajnie ją zobaczyć, co nie? Tak więc się udamy właśnie ją zrobić, a potem, nie misja, tylko pomysł jest taki, że udamy się odbyć posterunek kolejny. Tak po prostu. Przynajmniej jak powiedziałam, taki jest plan. Wstrzymaj oddech. Tak, ma tłumik. O, marnie. A i tak przeszukam. Papierosy. Dobra. Poproszę. Aha, nie uzupełniłam amunicji, brawo ja. Dojdź z tymi lekarstwami do flary, zanim skończy ci się czas, poproszę. Dobra, lecimy. O mat. Larami. Jezus Maria, kocham jeżdżenie kładem w Far Cry'u. Podłość. Podłość, cholerna podłość, jeśli mnie kto pyta. Ahaha. Dobra, czy tutaj będzie... Dobra, tak? Sukces wśród zasobów. No właśnie. I tak więc spoko. Ej, swędzi nos. Dobra, już schodzę. Możemy już korzystać w zasadzie z tego skuterka jak ze swojego, więc spoko. O! Kamizelka kuloodporna, biorę. To pozwala nam trochę więcej obrażeń znieść, więc też spoko, sprawa. Tutaj sobie weźmiemy swoją drogą, tutaj teraz są obok próby rakiat, jak ja dobrze kojarzę, tak? Tak, są próby rakiat. Tylko że my chcemy wpierw pójść na posterunek, żeby sobie zrobić kolejny punkcik, w którym to będziemy mogli korzystać z szybkiej podróży. I dobra, generalnie do posterunków fajnie się podchodzi z wyższego punktu za każdym razem, więc fajnie by było właśnie sobie podejść w ten sposób. Co to jest? Bawoły jakieś? No to są kozły normalnie. Prawda? Chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to są kozły zwykłe. Chociaż kiwie, zaraz zobaczymy. Koźlęca skóra, no właśnie. Prosta torba na uzbrojenie. Dobra, pokaż mi to. Prosta torba na uzbrojenie, tak? To będzie tu. A pakiety do rzucania jeszcze. Widzę. Dwóch skór potrzebuję. Tutaj też dwóch skór. Czyli jeszcze na dwa kozy by się przydało zapolować. Okej. Okay. To mamy jednego upolowanego kozła. To poproszę.
fajno. Biorę w takim razie skóra koźlęca, mamy to. Zbiorę sobie jeszcze żółtego liścia. Fajno. I teraz tak, chciałabym wiedzieć, wykonywanie przedmiotów, tak. Nie kabury, tylko plecaki na łup. Z czego? Ze skóry tapira. Na tapira będzie trzeba zapolować. A kabury w ogóle? Ze skóry jelenia. A ja mam zero. Potrzebuję dwa. Nie no, fajnie. Jeszcze bym chciała w sumie sprawdzić sobie właśnie plecak na łup, ile mamy miejsc zajętych. Mamy jeszcze 4 wolne miejsca, to jest straszne. Że tylko 4 wolne miejsca. Przykra sprawa, ale no niestety tak już bywa. A czekajcie, miałam faktycznie zrobić przedmioty sobie. W takim razie tutaj, o, bardzo proszę, wzmuć się na torbę na granaty. Wstecz i torbę na uzbrojenie. Skóra koźlęca. No i fajnie, mamy 4 nowe miejsca. W ekwipu. Też spoko. Tak, w każdym razie lecimy sobie właśnie w kierunku... dobra, nie będę tutaj już strzelała bez przesady. Może lecimy sobie właśnie w kierunku tego posterunku. Ja sobie może nie będę tego przeszukiwać, bo to jednak miejsce w ekwipunku te sprawy. Ja byłam tam, prawda? Prawda. Z tymi jeleniami. Miejsce. O to mi chodzi, żeby nie było. Jednak sobie przeszukam, bo zapomnę, że to w ogóle tutaj jest. Więc biorę i lecimy dalej. Jestem cały posterunek, jakby się przydało na tą górę tutaj podejść. Hello, kozioł. Koziołek, motorek, ho. Myślałam, że dam radę zapolować na te ptaki, ale nie. Dobra, wobec tego. Ta góra mi się podoba, jakżem już powiedziała. Tak więc przechodzimy na kucki. I teraz tak. Mamy snajpera, który może nas właśnie widzieć z daleka. Kogoś tam widzę. To jest chyba szarżownik, tak? Szarżujący, no właśnie. Oni są zabawni dość. Nie powiem. Ogólnie często jest tak, że snajperów się po prostu opłaca na początku załatwić, więc... Aha, nie mogę, widzę. Przybliżyć się, szkoda. Natomiast cóż, kocham snajperkę. Zarąbista jest zawsze. Zarąbisty się człowiek bawi ze snajperką. Aha, no tak, alarm. Alarm zawsze się opłaca rozwalić, bo tak. Bo jest generalnie premia za to, że nie zabiją w alarm, więc to też jest kwestia. Plus za to jeszcze, że nas nie wykryją, to jest zawsze przydatne, żeby nas nie wykryli generalnie rzecz ujmując. Bo jak powiedziałam, że to są po prostu premie. Okej, tu jest typ jeden, tam jest typ drugi, tu jest typ trzeci, typa czwartego sprzątnęłam. Nie pamiętam, ilu z reguły jest w jednym posterunku, szczerze przyznam, bo po prostu no nie pamiętam i tyle. Natomiast no, może nie. Może bym sobie tego gościa wzięła, sprzątnęła. Strzał głowę, super. O, ktoś chyba zauważył. O nie. Nie, to się nie uda. Za to teraz widzę kolejnego właśnie. Zresztą bardziej go usłyszałam może. Dobra, chciał łeb. Posedł. Jeszcze tutaj ten pan jest. Tylko dobrze by było, gdyby się wychylił. Ile mam w ogóle amunicji? 3 naboje. Ups! To chyba właśnie ten pan jedyny. Wydawałoby mi się. Aha! Mamy to! Ostatni! Posterunek jest nasz! Fajnie! Posterunek wyzwolony i bez wykrycia. Tak więc dostaliśmy właśnie premię w postaci tam większej ilości punktów na doświadczenia. Przy okazji mamy 2 aż punkty umiejętności. Fajna sprawa. Tak więc dobra, przeszukaj ciało. Posterunek automat z bronią, bla bla bla. Tutaj było 6 gości chyba, tak mi się wydaje, łącznie.
Dobra. Przeszukaj ciało. Czyjeś klucze? Okej, okay. Fascynujące. Przeszukaj ciało. A ja za mnie nos swędzi. Ajajaj. Dlaczego? Niesamowita sprawa. Przeszukaj ciało ponownie. Masakra. Dawno mnie tak nos nie swędział. Dawno mnie tak nie drażnił upierdliwie. Tak upierdliwym stopniu, że tak to ujmę. Tak, tutaj tego gościa przeszukałam. Tam był jakiś typ, co nie? Właśnie, o jest, leży sobie. Pewnie jakiegoś ominęłam już na tym etapie, ale już kij z tym. Dobra, fajnie. Fajnie idzie, bo sobie powoli budujemy potęgę finansowo, że tak to ujmę. Tak więc fajnie. I idziemy sobie no do kryjówki. Tylko, że gdzie jest tutaj wejście? Przepraszam, do posterunku. Nie do kryjówki. Chociaż w sumie jeden pies. Tutaj jest wejście. Dobra, to poproszę. Okej. I mi zależy na automacie z bronią, chociaż tutaj jest więcej rzeczy. Właśnie na przykład jest tutaj laptop z kartą pamięci. Więc spoko. Chociaż pewnie nie znajdziemy wszystkich, więc cicho. 20 jest, wow. Dobra, amunicję sobie zakupimy, dopóki o tym pamiętam. I tak, sprzedajemy. Naszyjnik z czaszką. Okej. Okay. Czyjeś klucze, pigułka, kubańskie cygaro, krwawy brylant, wow. Porwany miś. Rzeźba z kości słoniowej, ładnie. Papierosy i już dalej to są moje zdobycze, że tak to imę. Fajnie. No to dobra, zrobiliśmy parę rzeczy fajnych. To w tym momencie, tak jak widzicie, to tutaj już nie ma takich czerwonych punktów, więc tą część mapy po prostu mamy odbitą i tyle, co jest fajne jak najbardziej. O, przy okazji widzę, że jest zadanie. Natomiast ja jeszcze bym chciała na odchodne spróbować sobie zapolować na tapiry, bo bym chciała mieć większy po prostu plecak z łupami. Najzwyczajniej w świecie. To by było jednak fajne, nie? Tak więc bym się właśnie tam udała w tym momencie. A widzę, że w ogóle są nowe zadania tutaj jakieś. Jest też bursztynowy listek, ale to w takim razie wiecie co ja zrobię? Pokażę wam przy okazji działanie właśnie tego, a w ogóle mam nową umiejętność, to może sobie wydamy. Co my tu mamy? Z biodra. Zwiększona celność przy strzałach niemierzonych. Z pistoletów, pistoletów maszynowych i strzelb. Doping. Wstrzykiwane mikstury działają dłużej. Pewny cel. To bym sobie wzięła, bo to będzie przydatne dla mnie po prostu. I tak, ja chciałam jeszcze jedną rzecz. Mianowicie podstawę ogrodnictwa, żebym nie musiała tak często sobie zbierać tych całych, wiecie, tych liści. I chciałam sobie wytworzyć do polowania instynkt łowcy. Tutaj pod ósemeczkę może być. Nie ma problemu. Jak to się w ogóle do tego dostawało? Za pomocą... O! A, w ten sposób, dobra. I instynkt łowcy mamy pod ósemką. Pokazuje nam. Fajnie. W ogóle później jeszcze będziemy mieli coś... nowe, wiecie, przepisy na mikstury, prawda? Nowe przepisy na mikstury będziemy mieli i to będzie fajne pod względem takim, że... jak będziemy mieli nowe przepisy na mikstury, to będą na przykład takie, które będą odstraszały drapieżników. Jezus. No, teraz mamy okazję zobaczyć zwierzęta. Przydałoby się upolować tą panterę, bo w sumie jak nam zwieje, to potem myślę, że przez chwilę nie będziemy mogli złapać żadnej. Więc właśnie by się przydało. Tutaj już widzę, że wychodzimy poza strefę, którą mamy odkrytą w związku z masztami. 9 sekund jeszcze, Chryste Panie. Te, pantera! Pójdę, chamie. Pięknie, tygrys. A, może być i tygrys. Nie ma problemu. Dobra, w takim razie... O Jezu, naprawdę? Okej, okay, Mimi, zirytowałam się oficjalnie. Dlaczego? Ponieważ cholera jasna mi...
mi cofnęli postęp. Co wy tam ostrzelacie, panowie? Kogoś? Coś? Co wy tam strzelacie? Tygrysy czy pantery? Nice! Kurde, Bela, oni załatwili pantery za mnie, ale fajnie. Będę miała łup. Okej. Nie będę narzekać bynajmniej. Kula pantera. Tutaj sobie typa przeszukamy, wiadomo. Bo chcemy mieć rzeczy po prostu więcej. Z tego gościa też sobie przeszukamy. Tak. Tutaj była jeszcze jedna pantera gdzieś. Gdzie była jeszcze jedna pantera? No gdzieś ewidentnie. Tylko gdzie ona padła? Ona kogoś się tutaj rzucała i gdzieś padła. Tutaj. Aha, tu cię mam. Idealnie. Wiem, że do czegoś potrzebuję skóry pantery. Mocna torba na uzbrojenie. Może być. Póki co sobie może zatrzymam tą skórę pantery i jeszcze raz się, moi mili, udamy tam, gdzie wcześniej byliśmy, czyli żeby zaporować sobie na tapiry. Taki jest przynajmniej plan. Zobaczymy, czy gra będzie mi przychylna pod względem wyegzekwowania tego planu. Chciałam sprawdzić, czy ja mogę właśnie coś sprzedać. I mogę, dobra, fajnie. Wychodzimy wobec tego. Masakra, jeśli mnie kto pyta akurat z tym. Zwłaszcza, że ta gra to jeszcze czasami zapisuje, kiedy chce, i to jest też irytujące. Czy ja mam w ogóle... Nie. Z tego, co widzę, to nie mam zrobionych tych mikstur, które zrobiłam wcześniej. Wielka szkoda. Czy to oznacza, że będę musiała robić krótsze odcinki? Bo to się normalnie po jakimś czasie określonym tak jakby wyłącza, więc może być i tak. Wykonywanie przedmiotów, wobec tego polowanie, instynkt łowcy na ósemeczkę. Ja sobie wykorzystam trzy. I dobra, załączamy sobie antidotum, tylko miksturkę. I teraz tapiry. Tutaj jak widzicie mamy statko. Aż 4. Więc ładny. Tapiry. Dobra, jeden padł był. To bierzemy. Na parę tych tapirów będę potrzebowała, to trzeba przyznać. Dobra. Padł kolejny. To bierzemy. Zdobycz. Skóra tapira. Plecak. Kurde, Bela. Okej, padł był jeden kolejny. A także zwierzę. Moje. Dobra, kolejny. Fajnie. Tak więc tapir. Skóra tapira. Nie fajno. Nie wiem, czy będę miała jeszcze... czy mogę na coś jeszcze wykorzystać skórę tapira. Natomiast może skoro jeszcze mam jednego oznaczonego, to sobie go... A, nieważne, zniknął. To sobie go upoluję, ale pojawił się jakiś jeszcze jeden, więc też sobie upoluję. Wykonamy sobie plecak. To co? Tak więc skóry tapira mam. Wykonywanie przedmiotów. Potrzebuję plecaka na łupy większego. Wytrzymał plecak skóra dingo. Jezus Maria, zasobnik na mikstury mogę wykonać, torby na uzbrojenie. A kołczan? Skóra tapira też. Dobra, to bierzemy w takim razie. Wytrzymały kołczan. Jezus Maria, niedźwiedzia skóra. Ja pierdzielę. Torbę na uzbrojenie mogę wykonać, bo to skóra pantery. Okej, skóra niedźwiedzia też. I nic więcej. A w ogóle...
Dobra. Sorry wielkie. Do wzmocnionego potrzebuje skóry kazuara. Okej, czymkolwiek jest kazuar. Dobrze, moi mili. Natomiast ja myślę, że w tym momencie sobie tak naprawdę zakończymy. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten z Faircraya Wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz. Jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję polowanko. Chociaż nie, czekajcie, polowanie chyba było ostatnim razem, wydaje mi się. Więc tym razem postępnek. Będzie mi niezmiernie miło. A jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz zostanie w górę kanału. Ja pierdziela, wy tu skąd? Wiecie co? Ja się nie będę z nimi użerała. Albo dobra, już kij z tym, skoro i tak zaraz wyłączę grę. Dzięki wielkie i do usłyszenia z tym razem. Cześć!